Dzień dobry, zapraszam na karty dnia w sobotę. Sobota, karty dnia. Wczoraj dzień, w którym dużo było rodziny, ale taki bardzo konkretny. Coś mi ta trójka mieczy się nie podoba. Ona się pokazuje w układach w tym tygodniu już chyba czwarty czy trzeci raz. To znaczy, że przyczepiło się coś do nas i ten smutek, bo to jest smutek, rozczarowanie, może gdzieś tam po kątach możemy uronić jakąś łzę, to za nami po prostu gdzieś tam łazi, tak w przenośni energetycznie. Dlatego już od razu przed tym, jak przejdę do interpretacji układu, to myślę, że przydałoby się jakieś oczyszczanie takie najbardziej podstawowe, na przykład kąpiel w soli himalajskiej, kłodawskiej, pod prysznicem może to być peeling, okadzenie się szałwią, palo santo, po prostu żeby się oczyścić, bo te smutki mi się tutaj nie podobają. Dobra. Ale co mi się też jeszcze nie podoba, bo ten układ to jest taki średni, mi się na dzisiaj pokazał. Dużo analizy. Bardzo dużo tutaj mi się pokazało właśnie rozmyślania dzisiaj, refleksji, ale nie na takiej zasadzie, że to jest refleksja budująca, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo spadamy energetycznie, bardzo mi się tutaj ten poziom energii zaniża pod koniec dnia. A to właśnie za sprawą tego, że w naszej głowie jest totalne pobojowisko. Walczymy sami ze sobą, ale to jest walka ze wspomnieniami, z jakimiś scenariuszami, które gdzieś tam tworzymy sami dla siebie. I to sprawia, że nie możemy się dzisiaj skupić, że też mówimy nie wszystko to, co chcemy powiedzieć. Gdzieś tam zostajemy sprowokowani, może przez własne też myśli i możemy sami siebie sabotować przez to. Dlatego tutaj myślę, że to przede wszystkim zacznijmy od oczyszczania, a potem trochę załagodźmy to, co się dzieje w naszej głowie, bo dużo mi się tego dzisiaj pokazało. Także na spokojnie dzisiaj, kochani, bo walka będzie trwała. Trzymajcie się, do usłyszenia już jutro. Pa, pa.